Hey, back up, Curtis, man. Ooh. Yeah, let that pap sit in your soul for a while, man. Get your paws together and reflect. Ben, trzymasz te swoje longi na daksie? Jeden trzymam, niestety trzymam, ale nieważne co tam, to nie mówmy o porażce mojej. Nie, spytałem tylko, czy zamknąłeś. Zobacz, jak ładnie wygląda. To są pozycje krótkie i to jest wielkość tamtego równoważy, tam, bo to jest Nasdaq, tamten long. Tu mam, nie, przepraszam, tu jest podwójna pozycja, podwójna, no tu pojedyncza, bo tak otworzyłem tak emocjonalnie tą niższą. Także no to już, super, obroniłeś już, się. No. Już masz, to jest DAX, 300 zł w pierdol, a to inne zyski, po 2,5 tysiąca i tak dalej. No to tego DAXa małą pozycję miałeś, tak? No to ja to spokojny jestem. No. Tu mała 300 zł w pierdol, to jest mało? Dziękuję. No jak na innych masz 2000 zysku, no to co chcesz? Ale bluźni. No ale brawo, ja brawo. No. Ja tam, Janusz, się wyleczyłem z tego, poleciałem na stratach i teraz odwróciłem i lecę, ale w innych punktach zupełnie. Ale mi się wydaje, że chyba to pójdzie po tym, że zamkniemy tą lukę, której ty nie widziałeś na swoim rynku. I... Bo nie było, bo to była naciągana. Ale chcę powiedzieć kolegom, bo ktoś się tu zapytał, jak wchodziłem, kiedy ten Nasdaq stanie. Ja mam takie marzenie, że kto wie, czy jutro rynki nie otworzą się luką raz, a dwa, może pojedziemy z 1000 punktów do dołu i to będzie koniec, finał i wreszcie skończymy te spadki. Także liczę na jutrzejszy dzień. Dzisiaj to już tam, powiedzmy, już wieczór. No ja który to już dzień? Z kolei, Janusz. Ja nie słyszę pana, nie zrozumiałem, co powiedziałeś, kolego, do mnie. Mówię, który to już dzień z kolei, koniec spadków. Znaczy, bo brak... Nie, to usystematyzujmy. Ja sobie wyobrażam, że ostatni dzień spadków to będzie taka... Najpierw ostra jazda paniczna, taka obłędna, taka głupowata, taka emocjonalna w dół, wywalenie towaru, a następnie to podniosą, zresztą może nie równie szybko, ale bardzo szybko. I to będzie taka wielka świeca kilkusetpunktowa, kilkuprocentowa bite. I to dla mnie jeszcze potwierdzona przy ogromnym obrotem. Sam ten ruch, powiedzmy godzinny czy tam kilkuminutowy, będzie bardzo, bardzo soczysty, jeśli chodzi o obrót. I dla mnie to będzie sygnał wyspy odwrotu. Zresztą to się tak będzie nazywało, otwarciem luką, jazda ostra w dół, wyciągnięcie w górę albo na zieloną świecę, albo taki młot. I no, czekam cały czas, cierpliwie czekam dzień w dzień. Panie Robercie, jest może? No ja jeszcze mam dwa przystanki na DAX-ie i mam nadzieję właśnie, że przy tych dwóch przystankach gdzieś się zawije, zrobi się zawrotka, tak? No ale na razie pierwszy przystanek to idealnie jest na początku tej luki, o którym z Robsonem gadaliśmy. Widzicie mój ekran? Pójdźcie panowie na gaz jeszcze raz.